Chłopaki! Co tu się nagle dzieje? Czemu wszystko chce mnie zabić? Czemu w tej grze da się ginąć? Gdzie jest moje ciało? O nie! Jeden z kamyków pękł. O nie, moje ciało! Serio? O nie, o nie, ja to zwalę. Ja to mega zwalę. Czy widzisz ten wielki nóż? Bier to! Teraz się okaże, że wróciłam tu na nic. Czy tylko ja bym to rozwaliła tym wielkim nożem? Ja nic nie mam. Tu jest jeszcze przejście. Tu jest lalka bez oczu, nosa i ust. Poświęcenie napisane na ciele. To straszne. Dajmy jej twarz. Ale dalej nie mamy wszystkich części. Dobra, szukamy. Tutaj jest stara, już podziurawiona mata. Częściowo zjedzona przez insekty. A tutaj czujesz tylko zgniłe drewno. No dobra, tylko co mi to daje? Tak samo. Skąd ja ci wezmę inne części ciała? Swoich nie oddam. Jakby I nie wyjdę. O! Wszystkie kamienie zostały zniszczone. Tu się da zginąć! Mój Boże! Przeszukałam to tyle razy i dopiero teraz znalazłam kluczyk do celi. Jest list, pokryty krwią. Został napisany lata temu, ale sądzę, że... Wiem, co mówi. Znaczy, wiem, co w nim napisano. Grzechy popełnione przez głowę domu muszą być opłacone przez całą rodzinę. Dzieci zostaną zabite albo sprzedane. Kobiety zostaną zmuszone, by służyć wiosce, aż się zestarzeją albo zostaną porzucone. I wtedy zostaną porzucone. Ale ich piekielne więzienie jest w głębi lasu. Osoby, które zwykle przychodzą ich ukarać, to mężczyźni. W większości. Kara zwykle jest bardzo okrutna. Z pewnością te akty sprawiedliwości pewnego dnia przyniosą pokój tej wiosce i lasowi. Ha, ciekawe. Czy to jest to okropne więzienie? Nienawidzę. Jest tutaj. Wyjdź i umieraj. Tak. Czy to w ogóle się da przejść, żeby nie oberwać? Dobra, nie skręcamy. Tak, tak, tu jest krew. Idź otwierać. To jest kluczyk do celi. Ta tu była chyba zamknięta. Otwieraj. Dobra, ja będę często zapisywać. Bo gra nie przewidziała tego, że tu można zginąć, nie? Więc po prostu odsyła do ostatniego punktu zapisu. Czaszulk. Zaraz, tu się coś błyszczy. Jest tutaj kluczyk. Do skrzyneczki. Coś tam jest, ale nie mogę dosięgnąć. Dobra, czyli tu wrócimy. Tutaj są sztuczne oczy. Bier. Bierz je. A, utknęły. Chodźmy do skrzyneczki. Mhm.
To w niej jest. Co ja dostałam? Nie mogę tego przeczytać. Ale może przyda się przy tym zamku. Tu? Dobra, próbuj tym. Udało się otworzyć. A to był... Dobra, przepraszam, to był pilnik. Whatever. Co tu się dzieje? Czujesz się dziwnie. Coś rusza się na środku. Ha, uroczo. Czy... Tutaj są słoiki i lekarstwa. Tutaj jest mała kostka. Czy to jest urna? Ale nie powinna być wilgotna, to jest dziwne. Po co mi... Siemka. A tu są sztuczne usta. Okej. Nie chcę się z wami witać. Ale w takim wypadku... Ten tutaj szukał ciała. Czy mamy je ukoić po prostu? A jednak. Czym? Ciało! Moje ciało! Słoik się zniszczył. A jego wnętrze zostało zaabsorbowane. Ból w końcu się skończył. Nieskończony koszmar. Wybaczam wszystko. To koniec. Teraz mogę w końcu być szczęśliwy. Może? To jest kawałek papieru. A? Coś jest na nim napisane. What? Przetłumacz mi to na nasze, proszę. Proszę. What? Czekaj. Tu mamy liczyć to? Dobra, tak, wspomogłam się jakąś solucją, bo to... to nie miało sensu. W sensie, to nie mój język, witam serdecznie. Moje ciało przepadło. No bywa. Moje ciało. Oddaj mi kamień. Proszę, proszę. Nie skrzywdzę cię. Nie? Ale to są kamyczki. No sorry, no nie dam ci kamienia, no. A co z kamieniem? A nie, zaraz, tu jest coś. Możesz to dosięgnąć z patykiem, nice, to się w końcu składa, to się daje, okej. Metalowa łopata? Łopatka? Co to jest? Zaraz, co? Co ja ci z łopatą zrobię? To boli. Jestem smutny. Ale to w porządku. Teraz mogę iść do domu. Czy to była dobra decyzja? Dobra, kop. Teraz mogę zejść na dół. No dajesz. Do piwnicy. O. Gdzie jestem? Ten dziwny zapach zniknął. Powietrze jest czystsze. Jest łatwiej oddychać. To chyba dobrze? Tutaj są ubrania. I coś w nich utknęło. Bierz kamienia. Tak, oddaliśmy. To więcej się przyda. Widzę światło. Tam musi być wyjście.
Nie trzeba było się rodzić. O, dziękuję. Będziemy razem w łonie. Na zawsze. Z moją biedną, biedną matką. Chodź do nas dołączyć. Nie trzeba było się rodzić. Ha, 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 ha. Halo? Nie możesz uciec. Chodź, dołącz do nas. Wciąż jest za mną? Well? Szlakby to. Gdzie ja mam iść? Co z wami nie tak? A weźcie się wszyscy! Chłopaki! Gdzie ja mam uciekać? Halo? Bierz to! Dobra, dajmy lalce usta. Chłopaki! Co tu się nagle dzieje? Czemu wszystko chce mnie zabić? Czemu w tej grze da się ginąć? Laleczko! Okej. Myślę, że wiem, o co chodzi. Poświęćmy lalkę. Dołącz do nas, dołącz! W łonie matki. Matko, to boli. Tak smutne. Niech my wszyscy... pocieszmy ją razem. Mój słodki, słodki chłopcze, pośpiesz się i chodź do nas. Mama i tata czekają na ciebie. Pośpiesz się i przyjdź na ten świat. Mój słodki, słodki chłopcze. Spójrz, kochanie, jest taki szczęśliwy w moim łonie. Mamo, moja przemiła matko. Czemu? Proszę, proszę nie! Cisza. Powinnaś zostać pozbawiona głowy, tak jak twój mąż. Sprzeciwiłaś się zasadom wioski. Powinnaś być wdzięczna, że wciąż żyjesz. A, oddaj mojego męża! Jest z dzieckiem. Ach, rozumiem. W tym wypadku... Mamo, nie płacz! Z wieloma, wieloma życiami. Będziesz szczęśliwa. Mama zawsze chciała żyć. Żyć dzieci, które jej to obiecały. Zniknęli. Ale co to było? Dziecko, które jej obiecało? Nie łapię, ale... Moje serce wydaje się ciężkie. Te dziwne rzeczy dzieją się i pojawiają na mojej drodze, odkąd weszłam do lasu. To muszą być te dzieci. Ale... ciągle coś mi nie pasuje. Dołącz do nas. I ten słodki głos, który słyszałam. Czy z Miko na pewno wszystko będzie w porządku? Muszę się pośpieszyć i ją stąd zabrać. No dobra, może teraz nic nas nie zeżre, jak będziemy chcieli stąd wyjść. Albo nie wiem, co zapiszę? Tu?
I chodźmy do wyjścia. Miko! Dobra, Miko! Nic ci nie jest? Obudź się! Oh. Chiori! Dzięki Bogu! Wszędzie cię szukałam! Przepraszam, Chiori! Za co? Ja! Nie mogłam się powstrzymać! Wszyscy w wiosce próbowali pozbyć się archiwum i ciebie. I obwiniali cię o wszystko przez to, że boją się lasu. Myślałam, że po prostu ich obudzę. Rozumiem, więc ty w rzeczywistości udawałaś, że cię porwano. Że zostałaś zabrana przez przejmującą duszę, by ochronić mnie i archiwum. Chiori, wiedziałaś o tym, a mimo to przyszłaś mnie znaleźć? Nie mogłam po prostu odejść. Nie powinnam tego robić. Hej, dlaczego tutaj przyszłaś? Chiori, co się dzieje, Miko? Widziałam ją. Kogo? Masz na myśli te małe duszki? Nie, nie je. Coś innego. Widziałam przejmującą duszę. Chiori, musimy się stąd wydostać teraz. Przejmująca dusza. Wzywa cię, Chiori. Znalazłam cię. Obiecałaś. Za to, że go uwolnię. Zabiorę ci życie, Chiori. Wszystkie kamienie się zniszczyły, no i tyle by tego było. Chiori, pośpiesz się, musimy uciekać! O! Oh. No, żeż. O, oh shit. Nie tak! Obiecałaś mi, moje cenne dziecię. I see, chyba. Tędy? Nie pozwolę ci odejść. Chiori! Szybko, przed nami. Oho! Co tu się dzieje? Halo, pomocy! Nie pozwolę ci odejść. Wciąż nas ściga. Przepraszam, ja się tu skupię. Skąd ona się tu wzięła? Dobra, ja się teraz skupiam. Ale podejrzewam, co tutaj się zaczyna dziać. I co Chiori zapomniała, bo powiadają, że te kamienie mają moc usuwania wspomnień, nie? No w tę stronę. O. Skąd ty się bierzesz, kobieto? Ty weź, nie masz bliższych w rodzinie? To jest przerażające. I jak rozumiem, to jest jej krewna. Ona chciała zabrać Kaitaro i Chiori się poświęciła? Rozwidlenie, co robimy? Chiori? Tędy! A mogę drugą stroną? O! Przepraszam! Chciałam sprawdzić, okej? Okay? Dobra, teraz słuchamy Chiori. Niech ma swoje 5 minut. Mojej wiary w nią. O, dziękuję ci! Gro. Okej. Czy wciąż jest za nami? Nie wiem, ale już nie słyszę jej głosu. Myślę, że to dlatego, że mamy tutaj wielki kamień. Więc jeżeli tutaj zostaniemy, będziemy bezpieczne. Ledwo lśni, więc wątpię. Ale najpewniej się go boi, ponieważ jest taki duży. Kiedy się zorientuje, jestem pewna, że znowu zacznie nas gonić. Miko, wszystko w porządku?
tak, po prostu jestem zmęczona. Bardziej powinnaś martwić się o siebie. Przejmująca dusza ściga ciebie, Shiori. Ty... zawarłaś z nią pakt. Pakt. Obiecałaś, że oddasz przejmującej duszy swoje życie. Nie pamiętam tego. Ale przecież sama to powiedziała. Życie Shiori w zamian za jego. Nasza obietnica, moja zapłata. Przepraszam, to moja wina. Gdybym tego nie zrobiła, nigdy nie przyszłabyś do lasu. To nieprawda. To dlatego, że zignorowałam swoje przeczucia i ostrzeżenia Kaitaro. To wszystko moja wina, więc nie musisz mnie przepraszać. Ale wystarczy, że razem dotrzemy do domu. Potem się będziemy przepraszać. Jestem pewna, że oficer Mochizuki będzie na nas zły tak czy siak. A, dobrze więc, pośpieszmy się i wydostańmy stąd. Wtedy będziemy mogły przeprosić wszystkich razem. Shiori, to nie fair. Ale okej, chodźmy. Dobra, spadamy stąd. Burza zabrzmiało z bliska. Uderzyła gdzieś blisko. A, chodź. Nie strasz mnie tak. To nie jest dobre dla mojego serca. Shiori, teraz nie ma czasu na żarty. Ciało odezwała. Okej. Gdzie my jesteśmy? Most się rozpadł. Najpewniej od błyskawicy. To była nasza jedyna droga powrotu do archiwum. Och nie, co teraz? Wydaje mi się, że jedyne co możemy zrobić to zawrócić i wybrać inną ścieżkę. Tak, masz rację. Nie chcę, ale wracajmy. Okej. Zapis. Nie ufam tej grze. Już nie. Ha, Miko. Och, przepraszam, Shiori. Ten głos jest naprawdę głośny. Czekaj, ten głos. O co tu chodzi? Hm? Co jest nie tak, Miko? Głos dochodzi stąd. Nie brzmi jak przejmująca dusza albo te dzieci. Miko, co masz na myśli, mówiąc, że słyszysz głos? Więc ty nie słyszysz. To znaczy, że ten głos nie jest związany z przejmującą duszą. Masz na myśli innego ducha? Więc jednak słyszy? Okej. Lepiej nie zwracać uwagi na żadne głosy. Ale ten nie wydaje się zły. I ten głos chce nam pomóc. Lubię go. Jeżeli nam pomoże, Shiori... Nie słyszę, więc nie wiem, ale... Skoro tak twierdzisz, dlaczego nie spróbujemy tutaj pokopać? Tutaj jest jakiś kawałek. To... Tak, to jest... Ha? O czym ty mówisz? Miko, czy ten kawałek coś ci powiedział? Shiori, ten kawałek... mówi, że chce pomóc mojej matce. Co? Czy to jest kość jednego z tych dzieci, które nas ścigały? Ale ten kawałek... mówi, mam gdzieś to, czy zniknę. Ha? Naprawdę? Miko, co się znowu dzieje? Słyszę inny głos. Co? Shiori, uciekaj! What the fuck? Miko! A! Puść Miko!
Wąż nie poruszył się nawet o kawałek. Poczekaj, Miko. Wydostanę cię. Chiori, zostaw mnie, uciekaj. Nie mogę. Musisz. Ona cię złapie. Nie martw się o mnie. Chiori, czy możesz przestać się poświęcać? Chiori, ty... Chiori, dlaczego nie pozwolisz mi się przeprosić, ani nie pozwolisz, bym cię ochroniła? Pozwólbym to chociaż raz ja się poświęciła. Mam gdzieś to, czy umrę. Proszę, idź! Miko, dlaczego to robisz? Miko! Okej. Wrócę z kimś z wioski. Miko? Hej, Miko! Zemdlała, najpewniej z bólu. Sama nie poradzę sobie z tym wężem. Potrzebuję pomocy. Okej, jest owinięty wokół Miko. Nie powinna mówić takiej rzeczy, że nie ma znaczenia, czy umrze. Muszę coś zrobić. W końcu to wszystko moja wina. Wezmę odpowiedzialność. Zaczekaj na mnie, Miko. Wrócę tak szybko, jak mogę. Dobra. Ja się pytam. Gdzie jest do diabła Kaitaro? Z tym swoim wielkim mieczem. Znalazłam cię. Znowu? Jeżeli wrócę do Miko, też będzie zagrożona. Muszę wybrać inną ścieżkę. If you say so. Ostatnio to był zły pomysł. Pośpiesz się i chodź do mnie. Obiecałaś mi moje... A to już miałam uciekać, tak? Hell. A skąd ja to miałam wiedzieć, co to jest? Nie pozwolę, nie pozwolę ci odejść, nie pozwolę! A, światło boli! Nie, nie, nienawidzę tego! Nie może podejść bliżej. Muszę iść teraz. Tutaj jest wejście do świątyni. Puh, tu jest wejście do... Boże, aha, jaskini. Widać, że została stworzona ręką człowieka. Dobra. Gdzie jestem? To wygląda jak więzienie, ale jest dziwnie spokojne. Dobra. 50 różnych dróg. Nice.